Witam was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku najgorszej serii na tym kanale, czyli oczywiście MPG. Słuchajcie, dzisiaj mamy troszkę roboty. No i przede wszystkim zrealizujemy coś, o czym grębiliście mnie już od dawna. Gracie Janina, ty nie masz hektarów. Janina, Jarek ma więcej pól, a ty masz większy ciągnik. Masz większe gospodarstwo, a nie masz pól. W porządku, ogarniemy to dzisiaj. Ogarniemy także... Myślę, wyprzedzimy troszeczkę Jarosława, bo on się jeszcze nie zastanawia o takich rzeczach. Na pewno przyjedzie do nas dzisiaj duży transport wapna. Zamówiłam, bo było akurat na przecenie. Także w fajnej cenie się udało kupić. Ciekawe, w jakiej cenie nam Jarosław kupi. Na pewno ja w lepszej kupiłam. No i powiem wam tak. Za chwilę udamy się w miejsce docelowe wynajmu dzierżawionego pola, ale najpierw chciałabym wam zaproponować, abyście zostawili mi w trybie natychmiastowym subskrypcję oraz łapeczkę w górze i to mi pomoże, żeby... Dobra, jak zostawicie suba, to ja wam też dam, ale proszę, zostawcie. Ja idę teraz, tak, dobrze widzicie, idę na piechotę sobie wynająć pole dzierżawiące na rok, bo tu się gdzieś z chłopciem umawiałam. Ało, a tamten Pokémon zostawił, patrzcie, ciągnik na środku drogi. No idiotów mam sąsiadów, no tak wam powiem. Zobaczcie, to jest pole, które mam ochotę dzisiaj nająć od dzierża... O, jest chyba chłopcio. Ty, z kobietą przyjechał. Dobry. Dzień dobry. A to czemu pan babę przywozi na pole? A dlaczego miałbym jej nie wziąć? Nie rozumiem. Proszę pana, ona będzie u nas zazdrosna. A co pani taka sta pana? A, się trochę zmęczyłam. Okej, no tak jak widać pole. Proszę pana, tak trochę sapie, bo przed chwilą miałam bitwę, wie pan. Powiem panu szczerze, że się napierdzielałam. Okej, jęczmień jest, nawieziony jest. Nojówka jest, wszystko jest elegancko. Proszę zbyt pana, a kopa na pole była kładziona od jakiego zwierzęcia? Od zająca. O, i widzi pani, to jest właśnie bardzo ważny aspekt, bo ja rozróżniam różne kopy na polach. Ja wam powiem panu szczerze, że może pani spróbować. Każdego zwierzęcia kopę bym poznała po zapachu, a po smaku raczej też. A powiem pan, od zająca to takie rozynki, nie? Tak jest. Spróbuję pani, pani się przekona. A można zające hodować? Bo ja myślałem, że króliki tylko, a zające to dzikie przecież. No ale to... Kto mówi, że ja mam zające? Chodziłem, gówna po nich zbierałem. I pan każdą rodzynkę pojedynczo zbierał na pole rzucał? Tak. A to w ograniczym, wie pan, że można też takie rodzynki kupić nawozowe? Nie, to jest ja niby brykiet kopny. Brykiet kopny to się nazywa. Patrzyłem, gdzie nastrały, gówno w rękę brałem i tu rozrzucałem na polu. No pan żartuje, naprawdę? Nie, naprawdę, no. No panie, powiem panu, że ten jęczmienek, to widzę, wyrósł dorodny po tej kopie. Przepraszam, no, panie. No ale i co, i by pan wydzierżawił mi pewnie bez tego jęczmienia, tylko jak pan skosi, nie? Może być z jęczmieniem, tylko cena będzie większa, no. No dobra, a ile by pan chciał z jęczmieniem? No z jęczmieniem, no 2500, nie? No panie, tu taka lokalizacja mi tak pasuje, blisko domu, to za dwa! No to widzi pani, to skoro lokalizacja pasuje, to jest te trzy. Panie, pan że mnie zrozumiał, nie pasuje daleko do domu, no, ja tu muszę helikopterem latać. No 2500, tak jak powiedziałem. Panie, pan to jesteś taki rygorystyczny, taki, że to nic tak nie zażartuje, czy coś, tylko nie, tak. Proszę pani, to jest samodyscyplina. No to pani z wojskowym? Nie, dlaczego? Ma pan mordę taki wojskowej. Okej. Okay. A pani ma mordę jak pudupy zza krzaka i tak możemy dyskutować w nieskończoność. A pan mnie obraził teraz. No pani też mnie obraziła. Dlaczego? Powiedziałam, że pan jest wojskowy? Tak, a ja komplement. Nie lubię. A ja nie lubię takich. A nagrałby pan TikToka z wojskowym? Nie. A ja bym nagrała. Okay. Proszę pana, a dlaczego pan powiedział, że mam dupy zza krzaka? Ojej, no to był taki żart, no. Ja rozumiem takie żarty, proszę pana, jestem psychiczna, psychiatryczna. Ja się nie obrażam na to, proszę pana. Ale leki psychiatryczne pani wzięła? Nie, bo nie kupuję. A to pani była w tym filmiku. Jakim? Że nie potrzebuje pani leków psychiatrycznych, bo nie jest pani... Nie, bo ja na spirytusie lek. A nie, to inny filmik.
No, 2500, bierze pani czy nie bierze, krótka piłka. Panie, panie, powiem panu po sekretności, ja bym... Katarzyna mi się już piekli w samochodzie. Panie, za 2000. Proszę pani, za 2,5, za 2500, jak najbardziej okej. Patrz pan, już mój sąsiad jedzie, on będzie chciał to dzierżawę wziąć pewnie mi, no, przed nosem. No dobra, dwa, proszę. Proszę. Ja ładne oczy. Chodź tutaj szybciej, bierzy mi się. Chodź. Słuchaj, lampucero, ja muszę tu z chłopem dogadać się twoim. Jak mnie dobro, jak mnie dobro cenę, a lampucero stara, to jeszcze na randkę z nim pójdę. No to o tym dobra. Chodź tu stara, randź się, dam randkę zaraz. Ogarnij dobra, się, blondyna. Nie będę na cmentarz randka. A zamknij się już. Przygubko. Jak pani się do mojej kobiety? Nie, ja z nią rozmawiałam, ale ona się... O co tu chodzi? Co się dzieje? 2500 bierze pani, czy nie bierze tu dzierżawę? A ty jaką dzierżawę to no chodzi? No to pani za 2500, ale pani cena nie odpowiada, więc w zasadzie to ja To wie pan co? To ja za te 2,5 to wezmę. O, no i taki klient, to mi się proszę pana szczerze... Wie pan co? To poczekaj pan, ja szybko po gotówkę pójdę do domu, poczekaj pan. Pewnie. Dobra panie, masz te 2,5, masz pan od ręki, ja biorę to. To się zdecyduj, to w końcu. To czy nie będziesz czekał, aż on przyjdzie? Masz i... Nie, to mogę poczekać, to wtedy za 3, znaczy... Nie, dobra, podpisuję, panie, podpisuj tu, 2,5. Nie, no ja bym się chętnie policytował. No weź pan, no. 2,600 i jadę. Nie bądź pan gnida, no. 2,600 i jadę. 2,600, masz pan stówkę jeszcze, to już nie wpisujmy jej nawet na umowę, masz pan. No i dzięki. Dobra, no, dzięki bardzo. Jarek, no, zaraz. Dobry, pani, mam już te 2500. Nie, Jarek, już tu pan jedź. Za 4 pani studiował. No, za 4. To się nie opłaca, kobieto. Się nie opłaca. A pomożesz mnie wykosić dzisiaj to? Janina, chodź ci coś pokażę tylko, dobra? No. Bo ja muszę lecieć za chwilkę, wiesz? Bo telefon mam. A po co? Zacznij kosić, bo zobacz, bo już mi zona tu schowałem. Poczekaj, bo telefon mam. A co to za telefon tajny przed mną? Cicho. Dobra, Janina, idź wyciągaj kombaj. O, jest Dziejuszka, Dziejuś ci pomoże, dobra? O, Dziejuś mi bo. No, cześć Dziejuszka. Dziejuś, pomożesz mnie! Za 4000 dzierżawę pana takiego. Jakie 4? A skąd ty wiesz? To już na wsi wszyscy wiedzą. 4000, no słuchaj, to dla mnie to jest kurde popierdzielone. Chore. Nie, no przecież ja żartuję. Za 2600 wzięłam, debile. No jak 2600, jak ja 2,5 mu dawałem gościowi? No ja powiedziałam, żeby 100 wybrał więcej i spadał. Przecież przez chwilę na drodze chłopie jechał i się chwalił, że za 4000 dzierżawę pana. Serio? No. Nie no, przecież ja mam to nagrane. No ja on coś mówi, że głupia, że się zgodziłaś, a że na umowie jest 4000, że on teraz do sądu pójdzie, cześć. Coś tam afera. Tak, można przyjąć. Ale na umowie było wpisane 2,5. To nie wiem, coś gadał. Ja to wypisywałam przecież. No przyjął chociaż prawie. Nie wiem, jak przyjął. Dobra, kończ Juśka, wystawimy ten kombajnistę. Zobaczmy sobie i naprawimy wrota ciała. Dobra. Co? Ty, gdzie już? Nie wiem, czy 60 chyba nie będzie przeszkadzała. Ja muszę tego lecieć! To 60 moja by wzięła. Słuchaj, a co on gadał, że coś naprawimy i tak dalej? Ale czym ty kurde wyjeżdżasz? Czym tu wyjeżdżasz? No, ja no mówię, żeby... bizonem. Janina, no masz swój kombaj, no i jak go tu schowałem, no bez przesady. No dobra, kawałek tam. Weź, dobra. Zostaw. Serio, nie mogę. Dobra. Już okay. Bez przesady, no daj na spokój, ludzie. Dobra, to wiesz co, pan gumę. Jak ja zobaczysz... Ja się dogadałeś, na nos... tak, no ty, przed chwilą mi gadał, poje... Ja ci powiedziałem, że bierz Batadora i jedź. A, ja myślałem, że ty gadałeś, że wystawiaj kombajn. Wystawiaj kombajn, ja tu będę maszyny mi wystawiał. Ale myślałem... Kawałek pola, swojego kombajnu nie ma, tylko bo... Nie, ale autentycznie źle się zrozumieliśmy, Jarek. Dobra, spadaj. Znaczy, zada przyjedź. Ty, ja już. No. Słyszałeś, co on gadał przez telefon, że coś tam naprawimy i tak dalej? Nie słyszałem nic. Ale wiesz, chcę ci coś, gdzie ty jesteś? No, w kombajnie. Dobra, to bierz go, a ja już biorę przyczepkę.
Będę poczekaj, musiał. Tylko, no dobra, to już możesz wjeżdżać, pomucić. A ja bym wjechała, może tutaj tą przyczepę jakoś wyjęła. Weź i ją wyjmij, bądź człowieku mądry. Słuchaj, Dziejuś, ja ci powiem, co mi widzowie napisali. Wiesz, co mi napisali? Co? Że Janina, uważaj, bo plan WJ się podobno jeszcze nie skończył. Jarek coś na ciebie planuje. Gruba inwestycja, będzie miał większe gospodarstwo niż ty. Nie wiem, o co chodzi. Ja też nie wiem. Strasznie dziwnie, tak rozgmatwanie napisane. Ja sobie właśnie zapisałam na kartce to wiadomość ja tutaj. Nie wiem, nie wiem nic. Ale wiem, że niedługo będzie plan W, J i B. W, J i J. Czyli co? Kurzyć Jarka i Janina. I co będzie na tym planie? A, że ty! Tak. I czy mnie zdenerwujesz? A tu niedługo biznes będzie. Jaki? Nie powiem jaki, no ale jakiś na pewno będzie z mojej strony. I zaraz znowu chyba, już tak przeglądałem właśnie oferty tych tych Mercedesów w Brabusie, tego co miałem. Więc tutaj myślę, że lada moment nastąpi. Gdzie już kapitan? To czy ty na budowie tyle nie zarobisz? To przecież na budowie. Budowa to przykrywka. A, czyli jesteś mafiozem, tak? Nie, budowa to przykrywka, w razie jakby chcieli dojechać z izby celno-skarbowej, to ja przecież jeszcze pracuję. Dzień dobry, proszę. Dobrze trafiłem z wapnem? Tak, tak, gdzie tak. Można to rozładować? Bo ja ogólnie swoim widlakiem mogę rozładować, ale to jest dodatkowo płatne 300 zł. No jakie 300 zł, pan jesteś nienormalny? Znaczy, chyba że na samemu państwo rozładują, to wtedy nie będzie tych 300. To ja ze sama rozładuję, a ty pal wroty. Kim to mnie nie nagada. Ty przyjechał z wapnem. Powiem pani tak, gdzie mogę tu stanąć i gdzie to rozładowywać będzie ta? Tutaj, gdzie będę to rozładowywała. O, gdzie, tu. Dokąd? Tu. Nie widzę. No to na łabary! Do chlewni! Tutaj? Tak! Pani co, ja może sobie zrobię? No dobra, to podjedź tam. Poczekaj, ja odprowadzę te. Odprowadzę przyczepę. Odprowadzę przyczepę i do pana przyjadę, będę pana pilnowała, dobra? Pani co, tu jest więcej miejsca, ja sobie się tutaj tak rozłożę, rozstawię. To nie wiem, to chce pani dodatkowe płatne za 300 zł, czy nie? Dobra, rozładowuj pani, tak panu nie zapłacę. No to nie, no to jest z góry płatne. No ale proszę pana, no nie 300 zł, no to możemy się dogadać na 50. Proszę pana, 50 zł. Ja rozumiem. Dobra, da pani stówę i... Jakby pan tak ordynarnie, jak zwierzę, nie mówił do mnie, że o, już tu zapłacić panu i ten tego. Dobra, da pani stówę. To ja bym panu, proszę pana, dała i 200. Ale jak pan mi od razu gada, że 300, to wie pan, co ja panu powiem? Pocałuj mnie pan w dupę, ja sobie rozładuję swoim. No dobra, to przyjeżdżać i rozładowywać, proszę bardzo. Dobra. Jezu, wielki mi problem. A chce pani lodówkę kupić może? Wielki mi mecy, ja sobie nie rozmawiam. Pan myśli, że jestem jakaś nienormalna? Kochana, nie moim sprzętem! Odpinaj to! Proszę pana! Proszę pana! Moim sprzętem przyniósł sobie swój! Proszę pana! Napluć na ciebie! Napluć na ciebie! Proszę pana! Nie moim sprzętem, Bohudro! Słucha mnie pani! Moim sprzętem daję pani stówę teraz i można ja będę pani rozlodowywał. Proszę pana! Nie to, bo napluję na ciebie zaraz, naprawdę. No napluję, tylko zaraz naprawdę nerwy mi puszczą. Zejdź z tego... Proszę pana! Laka, bo to jest mój sprzęt prywatny. Mówię ci to wprost, kobieto, opanuj się. Weź! Dobra, dam ci... Chciałeś na mnie napluć? Dobra. Dawaj mi kasę i ja to rozładuję. Dobra, no to pokaż mi, że ty byś... A co? Panie, a co, bo tu lodówki wieziesz? Chce pani lodówkę? Ja może kanapę, bo mam tam jedno fajną. Zobaczy pani tu wejdzie. Nie wiem, a po co mi ta lodówka? No mam taką kanapę jeszcze fajną tam. Kurde, kanapę może bym wzięła. Potrzebne? Ja mogę sobie po dobrej cenie. Podstawiłam ci tam przyczepę, gdzie już. A, to ja będę krążył w tej... Poczekaj, panie, ja się skonsultuję z kolegą. Dziewiś, chodź szybko. Ty będziesz musiał szybko odczepić widlaka, a ja nim odjadę w tym czasie, dobra? Bo ja nie chcę upłacić tej stówy, bo on mnie wkurza. No to już. Szybko. Bo ja mu nie chcę stówy płacić złodziejowi. A ja nie chcę się zgasić, kombaj.
Chodź, szybko, szybko, bo nie chcę mu płacić stówy. Ty, ja bym mu dała nawet i dwie na piwku, bo ja wiesz, że jestem hojna. Ale Maciasz od razu mi każe trzy płacić, to niech mnie w dupę całuje. Chodź, szybko odciep... Słucha pani, albo daj pani płaci kasę, albo pani kropka. Dobra, gdzie już kradniemy mu widlaka. Proszę, proszę pana, może pan jest bardziej ogarnięty. Chce pan zapłacić, nie wiem, te 100 zł, żeby ja rozbudował tę wapność. A co chyba na to staro raśmy pieniądze wydawał, no pan jest. Ale może pan, ale nie, może pan z nią porozmawia, bo patrzy, że ta pani ma Alzheimera. Płaci jej na mu, czy nie? Znaczy powiem panu, nie. Proszę, mogę na nią napluć. Serio? Tak. A napluje pan na nią. Tfu. Ej! No to zapłaci pani, czy nie? Nie! No pani, no to ja spierdalam stąd i tyle. Dobra, ja, no, dobra, zapłacę tobie. Ej, no to do mnie, no wariatko, dzwonię po policję, jeszcze nie będę tu pierdolił. Proszę pana! Mam tego dosyć. Dzwonię, nie, no ja dzwonię po policję. Nadzieję, już wraca się! Dzień dobry, chciałbym wezwać policję. Grać. Jakiś pajac naprawdę nie do rozwinięty. Dobra, dzień. Proszę pani, nie do rozwinięty pajac. Kradnie, druga tak samo, kradnie mi widlak, jeden ciężarówkę moją, druga widlaka. Proszę przyjechać tu na kolonie, tak. Mają państwo GPS mój, dobrze. Dobra. Ale co ty odpier... tego gościu? Dobra, proszę przyjechać. No co on robi? No gdzie już? Słyszysz? Panie, pan serio, żeś na to policję zadzwonił? Tak, proszę przyjechać. No weź pan, zadzwoń, powiedz, że to żarty. Nie, jak nie potraficie się zachować, Pokemony, to nie będziemy rozmawiać, nie ma rozładunku, do widzenia. Dobra, gdzie już? Idź, kosz, on niech to rozładuje, słyszysz? Pokemona? Idź, już. Gdzie już? Zostaw to. Słyszysz? Nie da się z państwem normalnie dogadać, to ja stąd jadę, ja nie będę dobra, masz pan to stówę, masz pan to stówę. Ja tam pierdzielę to stówę, nie potraficie normalnie ludzi się ogarnąć, to do widzenia, będziecie mieli powabne. A to won, ja se kupię od kogo innego. Mam rozładowywać czy nie? Szmato! Czy nie potraficie dogadać, kurde? No, no normalne to... jest to, że za rozładunek jest dodatkowo płatne. Nie, no to daję ci teraz 50 sobie... zł. Nie, to sobie przyjeżdżaj swoim ciągnikiem, ja czekam. Przyjeżdżaj ciągnikiem i sobie rozładowuj to. Ja się nie będę z wami patyczkował tu. Jest, teraz wezmę widlaka, sama se rozładuje, człowieku. A ty możesz rozładować, ja zamykam i koniec. Się będę ci... Kobieto! Kobieto, dobra. Dawaj to stówę i idź robić swoje roboty, no to masz to stówę i rozładowuj mi to raz, i dwa w podskokach, gnido. A lodóweczkę jakoś albo kanapę chcę? Nie chcę, chociaż to kanapę bym wzięła, ale te lodówki mi się nie chce ich rozładować. No to zajrzyj tam dalej, poczekaj, ja wezmę te dwa worki, zajrzyj sobie tam i zobaczy czy... No ta kanapa mi się podoba, a za ile pan ją... A to kradziona? To kanapę? Nie, 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 skąd? A jaka? Kupiona. Jezu, a ty... Mam to zmielić? Nie! Gdzie już, wracaj! Łapię go, no przestań, słyszysz, niech on już to rozładuje, mam go dosyć. To jakieś kurde jaja, naprawdę? Dziewuszka, bo ja go serio mam dosyć, niech on już jedzie. Nie, niech on już jedzie w cholerę. Gdzie to ustawiać? No tu, pokazywałam panu. Tutaj, w rogu. Dasz pan radę? Ja napatrzę, że z pana kierowca jest kogoś dupy trąba. Aż żal panu tą stówę dawać, wie pan? Ustawiać się nie pasuje. Ja! Panie! To pan mi to w ten sposób już rozładowywało? Nie, ja zaraz poprawię. Słuchaj, uwierz mi, że ja jestem bardzo silny, ja ci tą stówę jestem w stanie łatwo zabrać. Nie, wiesz? Nie wytrzymam, to dokąd mnie wysłali, naprawdę, do kogo mnie wysłali? Dobra, rób pan spokojnie, ja idę się wziąć za swoją robotę. Dajcie mi spokój, ludzie. No mam pana dość, powiem pan szczerze. Nie, to ja mam pani dosyć. Ja mam pana. Naprawdę, dawno do czynienia nie miałem z takimi Pokemonami. Naprawdę, mówię pani szczerze, to wprost. Dziejuś, no taki idiota mnie to przywiózł, że ci powiem, że mam go dość. Mam go przemucić? Nie, tam już go nie muć, daj mu spokój. Ale niech on już jedzie, ci powiem, w pierony, bo szlak mnie trafi. Słuchaj, zapłaciłam mu stówę normalnie, nie? No. Czekaj, se stała na drabince. Stój, se stała na drabince. Dobra, dobra, jedź. O, coś nie mogę.
Ona wąska jest. Dobra, już. Zapłaciłam mu stu, ja myślałam, że on to rozładuje, wiesz, po profesjonalnemu i w ogóle. A on wziął Big Baga, zrzucił go i do mnie mówi, co ustawiać, jak nie pasuje. Człowieku, ja mu mówię, ja mu to stówę zabiorę, jak mu się nie podoba, nie? Ale on to w ogóle rozładuje dzisiaj? Szczerze nie wiem. Może być ciężko. Wiesz co, ja idę sprawdzić, co on robi. Nie, ja tam zaraz do niego, chyba podjadę do niego. Ja zobaczę, co on tam wyprawia, bo powiem ci, że... Rozładowuje. Ty! Niemożliwe. Ty, ładnie poustawiał, nie ma co gadać. Kij z tego, że mu kazałam wrogu ustawiać, poustawiał. No ale dobra, niech jest, będzie mi łatwiej ten. Co to za śmiech? Nie, no pani! No ja bym wiele lodówka mi wyleciało. Idzie pani stąd i to raz! Poszła mi stąd! Ty debilem jesteś, człowieku? Gdzie już, to jest najnormalniejszy odcinek. Wątp się. Co ty powiedziałeś, kudu? Szczylu zafajdany? Wątp się. Dobra. Dobra, nie obrażajcie się. Go pani, czy nie? A co on robi? Niszczy mi moją ciężarówkę. No weź, gdzie już, niech on już jedzie. Ale... w cholerę. Daj mu rozładować, niech on już jedzie. Ja na panu jestem. No to jak niszczysz? On jest psychopatą. On jest psychopatką. Ale to niszczyłeś mu czy nie? No nie, no jest większy debilem niż Janina, no przysięgam, naprawdę. Ej, nie mów tak na mnie. No dawno takiego przychlasta to ja nie widziałem. A czemu powiedziałaś, ale... czemu powiedziałaś? że ja przychlast? no bo jesteś. Gdzie już, czemu tak powiedziałaś? A to nie... Nie wiesz o tym? To jakaś tajemnica jest, czy ja nie do końca rozumiem? Mam udawać, że tak. Że tam kory wszystkie się spinają u Janiny? Bo tam ewidentnie od jakiegoś czasu to któryś kor się wypiął. I naprawdę u Janiny z dwóch rdzeni to jeden został. I to do tego nieużytkowy. Dziewiś, która twoja osobowość teraz przemawia? To zależy. A czemu tak na mnie... Czemu tak na mnie brzydko powiedziałoś? Żebyś cię pytał. Dziewiś, jak ty ze mną robisz, to ty powinieneś ze mną w zgodzie robić, a nie tak. Jak na razie to ja robię. A ja się staram, ale nie, mam... A nie z Janiną. Mam dużo przeciwwskazań, żeby to wszystko było dobrze. Dużo... A ty co tam na drogę wyjechał. Dużo nieprawidłowości mi się tutaj zdarza. Walić go teraz, czy za chwilę? Za chwilę. Bo tutaj są chłopaki z Mołdawii. Ja nie wiem, czy wierzę w niego teraz, czy za chwilę. Tu mam kabel od akumulatora. Pani, chce pani tą wersalkę zobaczyć? No, a za ile tą wersalkę byś mnie sprzedał? No, za 1300 pójdzie. A nie, a panie. A skąd tą wersalkę ma? A chodź pani zobaczy, jaka fajna lodówka mam też. Fajna, za 1300 pójdzie. Dobra pani, dawaj tą wersalkę, podoba mi się. Ale do czego pani, ty obidlaki mnie zdejmę, co? No to... Ja to kurko zawiozę. No to wiesz. Oj, elegancko. A lodóweczkę potrzebuję nowo? Dobra, daj, a za ile lodówkę? Lodówkę? No. Tak, akurat te mam po tysiaku lodówki. To trochę droga, to nie chcę. To jest, a gdzie, a tu do domu wnieść tą kanapę, czy nie? A za ile? Za 250 zł. Nie, to ty sama wniosę. Dlaczego mogę wnieść za 200 na przykład? Nie, przed domem postawić. Dobra, wniosę. Nie wnoś! Po kasę daj i dobra, wniosę. Nie, dobra, to ja nie chcę, nie kupuję. Dobra, dobra, nie będę wnosił, będzie przed chałupą. Dobra, to dziękuję. Proszę. To ja za darmo wezmę ją. Kasę przyjdź dawać, bo nie będę jej wyładowywał, dopóki kasy nie będę miał. No to przyjdź po kasę, ale najpierw wyładuj.
Nie, 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 kasę dawać. Ja stawiam już po kasę. Poszedł z tego pola. Masz! Śmierdziuchu ty. Jeszcze 300 zł. Ty Józek, a jak ty masz na imię? Nie. 1300. Za 1000 ubiorę, jak nie to jedź. Józek, jak ty masz na imię? A jak masz na imię, Józek? Ja z tym gościem nie gada, bo mnie obrażą. Dobra, daj pani jeszcze te 300 i będzie rozmówka. Masz, 200 ci podaję. Mam go tu potrącić tym kombajnem, czy o co mu chodzi? Nie, niech on mnie zostawi tą kanapę, bo fajna jest. Jarek będzie mnie zazdrościł. Później mu powiem, to ten. To mnie pomoże wnieść najwyżej. No już to widzę. Co? Nie, nic. Ale o co ci chodzi, ja już... Nie no, mówię, że już to widzę, jak właśnie, jak Jarek się stara tu nie pomóc to wnosić. Że sobie właśnie to wyobraziłem. Wystarczy, że on zobaczy, że jego kombajn uruchomiłam, już mu ciśnienie skoczy. No ale co, no za długo by matadurem zeszło samym, co nie? Nie, no dobrze idzie. No ale ojejku, no chciałam ci pomóc, bo już żeś zaczynał podgadywać, że ty sam robisz. Zaraz zobaczymy, jak Jarek przyjdzie, tylko co tu będzie gadał. Siop! Co to z tego wyjdzie? A coś ty matadorem, gdzie pojechał? No jak to gdzie? A, tu jest. Dobra, to jedź, przy drzewie się ominiemy najwyżej. Jedziesz tym pasem? Jadę. Ja w lewo pojadę, ty pojedziesz przy drzewie, a ja w lewo. No dobra. O tak, z kosem ja lepce. No i git. Git. A gdzie ten Jarek pojechał w ogóle? Nie wiem, coś tam załatwić, no ci mówię. Ja nie wiem, czy on nie szykuje sobie jakiegoś pobocznego biznesu, wiesz? W tajemnicy przede mną. Ja obstawiam, że on tylko zgrywa takiego jakiegoś biznesmena. Ty, nie, ale musiał coś na filmach pokazywać albo gadać, bo normalnie mi widzowie donoszą na niego, wiesz? Powiedział że... tak, żeby pisali tylko. Mi na przykład nie donosili kanału. Nie, pisali mi komentarz. Czekaj, aż wezmę ci przeczytam. Tylko muszę wejść na YouTube Studio. A który w rankingu jest film? Dzisiejszy? Mój? No. Czekaj, powiem ci. 3 na 10, a twój? Mój 1 na 10 dzisiaj. Serio? No. No widzisz. Dzisiaj ta... No to i tak, teraz mało wyświetlenia robię, to i tak tam nie ma szału, nie? Na ile masz wyświetleń? To ja bym obstawiał, że mój 1 na 10, to Janiny 7 na 10. Na ile masz? Zobacz. Teraz? No. Sekundę, rzeczywistych sprawdzę. Sekundę. 2400. A, no to ja mam 4600. No. W 3 na 10. I on nie jest? A poczekaj, a mój 7 na 10. Zaraz ci powiem, ile mój 7 na 10 miał. 2800 mój 7 na 10 miał, a twój ile? Mój? Tylko ile, o której jej na film rzuciła? O 16 ja zawsze wrzucam. 2400. Ja o 16, a ty? Ja dzisiaj o 17 rzuciłem. A, no to jeszcze masz czas. No. Nie no, teraz u mnie slipa z wyświetleniami. Bo ja w ogóle na przykład suby w ogóle nie przychodzą prawie. Czemu? To jest hit, nie wiem. Ja ale... w ostatnich 28 dni mam 300 subów nowych. No to ja mam 1200, no ale ja mam filmy daily, w weekendy po 2-3 nawet czasami. No, no to i tak mimo wszystko, no 300 subów to ma. Rozjeźdźcie? Pytam się! Co? Rozjeźdźcie? Dlaczego? Już na wózek header i dziękuję za współpracę. Naprawdę? Tak, bo koniec roboty, z tego co widzę już skończyliście. Aha, no dobrze, to wiesz, Jarusiu, jak jesteś taką gnidą, okej. Okay. Ja jestem gnidą, bez pytania wzięłaś mój kombajn. Dobrze, wiesz, to wysypię tutaj te zboże, jak nie mogę. Ale to ty jesteś niezła. Ja wysypuj, ja ci pozwoliłem na przyczepę wysypać, tylko... No nie pozwoliłeś, pytania? Bo mam przyczepę pełną, wiesz? A, no to elegancko, to czemu wzięłaś mój kombajn bez pytania, zajebiście. Nie wiem, mam pełną przyczepę, nawet nie mogę sobie zboża opróżnić, ale okej. Wypieprzyło mnie na ziemię, dziękuję. To nic, tylko ci pogratulować, Elina, nic. Dziękuję tobie, głupia sąsiadko, ty.
No to stawiaj to raz dwa na wózek i dziękuję. Dziękuję. Tylko tobie pogratulować i podziękować, że jesteś taką gnidą. Teraz mam zboże na glebie. Ty Mendozo, ty Mendozo, ty. Gnidziozo, ty. Ale no. Dobra. Jesteś sobie taki, okej, taki sobie bądź. Dziękuję tobie bardzo. I wam widzowie też dziękuję, bo już ja mam ochotę dalej prowadzić tego odcinka, jak mam taką sąsiadkę wredną. Do widzenia, widzowie.